W styczniu 1998 roku po meczu koszykówki Czarnych Słupsk z AZS Koszalin wybuchły kilkudniowe zamieszki w Słupsku. Bezpośrednią przyczyną była śmierć jednego z kibiców, 13-letniego Przemysława Czai, oraz próba zatuszowania przez policję i prokuraturę jej okoliczności. W sobotę 10 stycznia 1998 roku, około godziny 19:45, Przemysław Czai wraz z 12-osobowym tłumem kibiców wracał z meczu koszykówki. Kibicom towarzyszyły również ratowozy policji. W pewnym momencie część grupy wtargnęła przy czerwonym świetle na przejście dla pieszych przy ulicy Szczecińskiej. Jak ustalono w trakcie śledztwa, jeden z policjantów, Dariusz Łaźniak, wysiadł z radiowozu i udał się w pościg za uciekającymi na jego widok kibicami, podczas gdy drugi funkcjonariusz, Robert K., pozostał w radiowozie. Woźniak dogonił i uderzył kilkakrotnie Przemysława Czaję pałką policyjną, m.in. w okolice głowy i szyi. Poszkodowany zmarł po kilkunastu minutach w wyniku wylewu spowodowanego odniesionymi obrażeniami. Obaj policjanci, pomimo próśb kibiców, odmówili wezwania karetki. Po tragicznej śmierci Słupsk stał się areną trwających przez kilka dni zamieszek między kibicami a policją, które przybrały na sile szczególnie w nocy z 11 na 12 stycznia. W miejskich walkach brali udział głównie kibice. Na ulicach Słupska płonęły barykady, rzucano kamieniami i butelkami z benzyną. Zdemolowano 22 policyjne radiowozy. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Zebrany pod budynkami komendy i prokuratury tłum wykrzykiwał hasła "śmierć za śmierć". Jedną z ważniejszych przyczyn zamieszek było działanie lokalnej prokuratury, a w szczególności jej oświadczenie, jakoby Przemysław Czaja zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku, uciekając przed funkcjonariuszami, miał wpaść na słup trolejbusowy, a powstał w ten sposób obrażenie, rzekomo były przyczyną jego śmierci. W powszechnym odczuciu była to próba oszustwa w celu spowodowania uniknięcia przez funkcjonariuszy policji odpowiedzialności karnej za popełniony czyn. Te wydarzenie pamiętam do dzisiaj. Zaczęło się w sobotę 10 stycznia 1998 roku. Czarni grali w kosza z Koszalinem Derby Pomorza, na którym zawsze było gorąco. Będąc pewni, że jak zwykle zjawią się kibole gwardii, pojawiliśmy się pod halą w kilkadziesiąt osób. Byli również czarni, oczywiście ich było więcej. Wszyscy chcieliśmy lać gwardię na zasadzie wspólnego układu jednodniowego. Długo nikt się nie zjawiał, więc czarni postanowili zerwać układ i zaatakowali nas. W wyniku przeważającej liczby czarnych byliśmy zmuszeni się wycofać. Cała akcja działa się w środku czteropasmowej ulicy Szczecińskiej. Wstrzymany został ruch, kosa w Słupsku i walki z gryfa z czarnymi to była norma. Po wszystkim ekipa gryfa rozeszła się po mieście, jedni do domu, drudzy na imprezy. Po kilku godzinach w wiadomościach Radia Wigor podali, że po meczu pod halą doszło do awantur kibiców i kibic gryfa zabił kibica czarnych. Nie mogłem w to uwierzyć, byłem przerażony. Mówiło się wtedy, że Słupsk to taki mały Kraków, ale uważałem, że są jakieś zasady. Poleciałem do mojego serdecznego przyjaciela. On, ja i chyba wszyscy, którzy słyszeli tę wiadomość, byli po prostu w szoku. Rozważania, co będzie dalej. Powiedziałbym, że nawet panika i strach. Śmierć w tej sprawie to już nie przelewki. Czekaliśmy na kolejne wiadomości w radiu. Po godzinie podano, że kibic czarnych został śmiertelnie pobity przez policjanta. Dopiero później była mowa o uderzeniu w słup trakcji trolejbusowej i matactwa ze strony prokuratury. Oburzenie było ogromne. Nie dość, że chciano nas najpierw obarczyć śmiercią Przemka, to okazało się, że winnym z broni był milicjant, czyli największy wróg kibica. Telefony w mieście zagotowały się. Umówiliśmy się na drugi dzień w niedzielę rano. Informacje, że przyjdziemy na miejsce zdarzenia, dostali również czarni. Ta noc była dla mnie nieprzespana. Nie jestem nawet w stanie opisać, co wtedy czułem. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że za kilkanaście godzin Słupsk stanie areną walk kibiców społeczeństwa z milicją. A wydarzenia te będą pokazane we wszystkich stacjach telewizyjnych. W niedzielę rano zebraliśmy się w kilkadziesiąt osób. Udaliśmy się w miejsce, gdzie Przemek został zamordowany. Tam już stała mniej więcej taka sama grupa czarnych. Przywitaliśmy się uściskiem dłoni i wyrażeniem do siebie szacunku, którego często brakowało podczas walk ulicznych. Nasza wspólna, około 100-osobowa grupa z minuty na minutę powiększała się. Zaczynali się też pojawiać dziennikarze, jacyś gapie, obudzone wiadomości, a z daleka obserwował nas radiowóz. Po kilku godzinach w okolicy było już 300 osób. W pewnym momencie około 50 osób atakuje przez środek skrzyżowania Szczecińskiej, wspomnianą radiolę. Po tym zaś już było wiadomo, że nie będzie spokojnych czarnych marszów przez miasto, a milicjanty będą miały trochę roboty. Wszyscy skombinowali transport, żeby szybko dostać się pod prokuraturę. Po niespełna pół godziny większość już była. Okrzyki "śmierć za śmierć" antypolicyjne i stadionowe. Relacje w słupskich rozgłośniach radiowych pozwoliły ludziom z miasta przemieszczać się tam, gdzie się coś działo. Sporo podpowiadali dziennikarze. W końcu postanowiliśmy zaatakować prokuraturę.
Poleciały kamienie, śmietniki, ludzie wtargnęli do środka. Tam ktoś wyszedł, coś nawijał. W powietrzu wisiała prawdziwa sensacja. Takich cudów w grodzie nad Słupią jeszcze nigdy nie doszło. Atak na prokuraturę. Pod budynkiem pojawiło się około 20 milicjantów, w tym całym ich chryszczunku żółwia. Doszło do małej próby sił. Milicjanci podbiegli pod sam budynek prokuratury naprzeciwko nas. W ich oczach widać było strach, w naszych niezdecydowanie. Nie było impulsu, aż nagle ktoś z oddali rzucił kamień. I się zaczęło. Jazda z milicją i ich kontratak. Tłum zwykłych ludzi zaczął panikować i uciekać. Poniedziałek rano był raczej dniem niewinnym. Wstałem na kacu, kupiłem gazetę, w której huczał od wieści, zamieszek i udałem się do szkoły. Jako że byłem jedynym kibolem w budzie, wszyscy zasypywali mnie pytaniami. Od kumpli z klasy, po nauczycieli, a na pewnych sugestiach dyrektorki kończąc. W tamtych czasach moja wawczyni była żoną prezydenta miasta. Najbardziej obawiano się przyjazdu zaprzyjaźnionej ze słupskimi kibicami gdańskiej Lechii, której fani wszyscy znani ze skutecznych walk z milicją jeszcze z komuny. Lechia ich po prostu przerażała. Do wieczora w mieście był spokój i cisza. Jakby nic się nie wydarzyło. Służby sprzątające ulicę uporały się z syfem szybciutko. Zniknęły śmietniki z centrum. I wszystko, co mogłoby się przydać chuliganom w walce z milicją. Zbliżał się wieczór, a ja na prośbę matki zostałem w domu. Żadna strata w radiu i w TV, miałem live. Wtedy pierwszy raz zobaczyłem, jak można manipulować informacjami. Wieczorem znowu się zaczęło. Syreny milicyjne było słychać w całym mieście. Milicja już nie miała żadnego radiowozu na chodzie. Użyli starych nysek, które również były zniszczone. Tego dnia odebrałem mnóstwo telefonów od kiboli z całego kraju. Z pytaniami, co u was się dzieje? Ja nie mogłem wysiedzieć w domu, musiałem wyskoczyć. Choć na dzielnicę nie dalej, bo nie chciałem znów zawieść matki. W nocy stałem z kolesiem u siebie na rewirze. Przez naszą ulicę od centrum do szpitala szło wiele rannych. Dopiero wtedy było można zauważyć, że w mieście toczy się prawdziwa wojna. Walki toczyły się znów do późnych godzin nocnych. Mnóstwo aresztowanych, rannych po jednej i po drugiej stronie. Zniszczenia mienia milicyjnego były ogromne. Mienia prywatnego prawie zerowe. Kolejne dni były już spokojne. Ceremonia pogrzebowa odbyła się w kościele na mojej parafii. Kiedyś z kumplem tak sobie wyobrażaliśmy, że fajnie by było, jakby na Armii Krajowej przyszedł marsz kilkudziesięciu tysięcy osób. Tyle, że niewiernych przy okazji procesji, a właśnie kiboli. No i w sumie wykrakaliśmy. Tylko to była okazja dość smutna. Pod kościołem pojawił się niezły tłum oceniany na jakieś 3000, w tym ogromna ilość kiboli. Największe wrażenie zrobili na mnie kibice GKS-u Jastrzębie. Taki kawał drogi przebyli, od tamtej pory mam dla nich taki szacunek. Sam pogrzeb był potężny. Nie słyszałem o większym w naszym mieście. Trumnie nieśli kibice kilkunastu klubów, a na niej flaga czarnych. Do grobu wrzucono kilkadziesiąt szalików, a po opuszczeniu trumny wszyscy podnieśli swoje szale w górę. Przeżycie nie do opisania.